Na przestrzeni II wojny światowej, rok 1940 dla załóg brytyjskich konwojów atlantyckich był jednym z najcięższych okresów całego konfliktu. Na tle wówczas licznie toczonych bitew morskich z flotą niemieckich ubotów, a także dużych nawodnych rajderów, na szczególną uwagę zasługiwała wówczas heroiczna postawa załogi jednej z brytyjskich jednostek osłony konwojowej w starciu z niemieckim pancernikiem kieszonkowym, admiral Scheer. Tą jednostką był brytyjski krążownik pomocniczy Jervis Bay. Jervis Bay, w momencie oddania go do służby we wrześniu 1922 roku, był statkiem o przeznaczeniu pasażersko-towarowym i został wybudowany na zamówienie floty australijskiej. Miał on wyporność blisko 14 tysięcy ton, a jego napęd stanowiły dwa zespoły turbin parowych o mocy łącznej 9 tysięcy koni mechanicznych, dzięki której mógł on osiągnąć prędkość 15 węzłów. Początkowo był on wykorzystywany na linii żeglugowej pomiędzy Anglią i Australią, a w roku 1928 został on definitywnie odsprzedany stronie brytyjskiej. Do roku 1939 nic nie wskazywało na to, aby początkowe cywilne przeznaczenie tego statku miało ulec zmianie. Jednak już w sierpniu roku 1939 dowództwo Royal Navy zadecydowało o wcieleniu go w skład brytyjskiej marynarki wojennej i o przebudowaniu tej jednostki na tzw. krążownik pomocniczy. Na jego pokładzie zamontowano wówczas uzbrojenie, w którego skład wchodziło 7 dział kaliber 152 mm i 2 działa przeciwlotnicze kaliber 76 mm. Jervis Bay był przygotowywany do służby na Atlantyku jako osłona konwojowa, do której został ostatecznie skierowany w maju 1940 roku. Dowódcą tej jednostki został doświadczony 49-letni komandor Edward Fagan. Urodził się on 8 października 1891 roku i był z pochodzenia Irlandczykiem, który swą służbą w Royal Navy kontynuował wielodekadową marynarską tradycję rodzinną. Fagan swoje umiejętności szkolił już podczas I wojny światowej, a po jej zakończeniu w okresie międzywojennym został on oddelegowany do australijskiej marynarki wojennej i w latach 1928-1929 odbywał on służbę w obszarze Jervis Bay, australijskiej zatoki niedaleko Sydney. Dziwny zbieg okoliczności miał sprawić, że już kilkanaście lat później nazwisko Fagana miało stać się znane na całym świecie za sprawą statku, który otrzymał nazwę od tej właśnie zatoki. HX-84 był brytyjskim konwojem atlantyckim składającym się łącznie z 38 statków handlowych, w skład których wchodziły m.in. dwie polskie jednostki, drobnicowiec MS Morska Wola oraz SS Puck. Konwój ten miał za zadanie przepłynąć przez Atlantyk z kanadyjskiego Halifaxu do Wielkiej Brytanii.
tę niebezpieczną podróż oceaniczną wypłynął on dnia 28 października 1940 roku i początkowo wszystkie statki tego konwoju były chronione przez znajdujące się w jego składzie dwa kanadyjskie niszczyciele. Jednak już niedługo po wyjściu w morze niszczyciele te zawróciły, a dalsza ochrona całego konwoju spoczęła na oddelegowanym do tej misji krążowniku pomocniczym Jervis Bay, który jeszcze dzień wcześniej osłaniał inny konwój atlantycki, jakim był HX-72. Jednak tym razem zadanie postawione znajdującemu się na Jervis Bay komandorowi Fedenowi i jego załodze było bardzo niebezpieczne. Było wiadomo, że w tamtym czasie na Atlantyku grasowały niemieckie U-boty, a także Raidery, duże niemieckie jednostki nawodne przeznaczone do zwalczania brytyjskiej żeglugi handlowej. Starcie osamotnionego krążownika pomocniczego Jervis Bay z tego typu jednostką nie rokowało żadnych szans powodzenia. Pomimo jednak tego zagrożenia, konwój HX-84 kontynuował swój rejs w kierunku wschodnim, zgodnie z planem i przez pierwszy jego tydzień na Atlantyku nic nie wskazywało na katastrofę, jaka wkrótce miała się wydarzyć. Kiedy 28 października 1940 roku konwój HX-84 opuszczał port w kanadyjskim Halifaxie, nikt na pokładach jego statków nie zdawał sobie sprawy, że 5 dni wcześniej, po drugiej stronie Atlantyku, port w okupowanej Gdyni na Morzu Bałtyckim opuścił nowoczesny niemiecki okręt wojenny, Admiral Scheer, a trasa jego planowanego atlantyckiego rajdu miała okazać się zbieżna z trasą konwoju HX-84. Admiral Scheer był okrętem klasyfikowanym jako ciężki krążownik lub też pancernik kieszonkowy, należący do typu Deutschland. Jego główne uzbrojenie stanowiło 6 dział kaliber 280 mm, a jego wyporność pełna wynosiła ponad 16 tysięcy ton. Okręt ten swymi rozmiarami przypominał ciężki krążownik, natomiast jego uzbrojenie i opancerzenie bardziej odpowiadało klasie pancerników. Jednostka ta była też dość szybka. Wszystkie te cechy sprawiały, że był on wręcz idealnym okrętem do zwalczania żeglugi handlowej. To też niecały rok wcześniej udowodniła inna jednostka tej klasy, operujący głównie na Atlantyku admiral Graf Spee. Dowódcą admirala Scheera był doświadczony 47-letni admirał Theodor Kranke, a zadaniem mu postawionym przez dowództwo Kriegsmarine było przebicie się na północny Atlantyk i przeprowadzenie ataku na przebiegające w tamtym obszarze alianckie szlaki transportowe. W trakcie rejsu na Atlantyk Niemcom sprzyjała zła pogoda, dzięki której udało im się bez wykrycia przepłynąć przez Morze Północne, a następnie przez Cieśninę Duńską i w końcu dopłynąć w obszar północnego Atlantyku. 1 listopada Kranke znalazł się na południe od Grenlandii i właśnie wtedy otrzymał on od swojego dowództwa tajną informację, że niedaleko od jego pozycji znajdują się dwa płynące na wschód konwoje HX. Dowódca niemieckiego pancernika kieszonkowego podjął więc decyzję o próbie ich przechwycenia. Po kilku dniach poszukiwań, już 5 listopada, admiral Scheer natknął się na samotny transportowy parowiec Mohan, którego zatopił ogniem swoich dział. Następnie, jeszcze tego samego dnia, niezadowolony z efektów dotychczasowych poszukiwań Kranke, zdecydował się na wysłanie w powietrze samolotu rozpoznawczego, aby jego pilot przeszukał obszar w poszukiwaniu alianckich konwojów. Po paru chwilach wyczekiwań dało się dostrzec, że samolot powraca. Przyglądający mu się z pokładu swojego okrętu Kranke zauważył, jak samolot macha skrzydłami, co oznaczało, że jego pilot ma do przekazania bardzo ważną wiadomość. Po wodowaniu i wydobyciu na pokład okrętu, pilot natychmiast przekazał Krankemu informację o dostrzeżeniu na południu w odległości około 150 km obcego konwoju. W tym momencie wszystko potoczyło się już błyskawicznie. Kranke wydał natychmiastowy rozkaz zmiany kursu na południe. Admiral Scheer ruszył pełną mocą w kierunku alianckich niemal bezbronnych statków i w tym momencie wiele wskazywało na to, że ich całkowite unicestwienie jest tylko kwestią kilku najbliższych godzin.
Tymczasem mniej więcej w tym samym czasie, na znajdującym się na konwoju HIS 84 krążowniku pomocniczym Jervis Bay, jego dowódca komandor Fagan otrzymał niepokojącą informację sygnałową od wysuniętego najdalej na północ statku SS Braywood o dostrzeżeniu na horyzoncie czegoś, co przypominało maszty okrętu wojennego. Po zapoznaniu się z tą informacją, Fagan kontynuował rejs i oczekiwał dalszego rozwoju wydarzeń. Jednak po paru chwilach nie było już żadnych wątpliwości. Ciężki i uzbrojony okręt wojenny przy dużej prędkości nadciągał z północy na konwój i szybko się do niego zbliżał. Jednak wciąż trudno było rozpoznać, czy była to jednostka wroga, czy też sojusznicza. Fagan zdecydował się więc na nadanie w jej kierunku znaku rozpoznawczego, wysyłając za pomocą reflektora ustalony sygnał o treści MAG. Obca jednostka szybko odpowiedziała tym samym sygnałem, co było niepoprawne. W tym momencie Fagan już wiedział, że ma do czynienia z niemieckim Raiderem i że bitwa z nim jest nieunikniona. Zdając sobie sprawę z nadchodzącego niebezpieczeństwa, Fagan natychmiast wydał 3 polecenia. Pierwszy było wystrzelenie w powietrze czerwonej flary, która nakazywała rozproszenie się wszystkim jednostkom konwojowym. Następnie nakazał on nadać sygnał radiowy do dowództwa o zaatakowaniu konwoju przez nawodnego korsarza. Trzecim jego niezwykle istotnym poleceniem było skierowanie okrętu, którym dowodził naprzeciw szybko zbliżającego się niemieckiego admirala Schera. Zaraz po wydaniu tego rozkazu, krążownik pomocniczy Jervis Bay wysunął się przed konwój, gwałtownie skręcił w kierunku zbliżającego się okrętu wojennego i ruszył w jego stronę na pełnej prędkości. Fagan doskonale zdawał sobie sprawę, że jego jednostka nie ma nawet najmniejszych szans w walce z nadciągającym ciężkim krążownikiem. Gotów był jednak poświęcić swoje życie oraz członków podległej mu załogi, aby ratować resztę statków konwoju HIS 84. Jego heroiczna postawa miała dać cenny czas pozostałym bezbronnym statkom na oddalenie się ze śmiertelnie niebezpiecznego miejsca, w jakim się wówczas znalazły. Jeszcze zanim Jervis Bay dostatecznie zbliżył się do swojego przeciwnika, dowodzący nim Fagan nakazał otwarcie do niego ognia, aby tym samym skupić uwagę Niemców na jednostce, którą dowodził. Manewr ten się powiódł, gdyż znajdujący się na niemieckim Raiderze admirał Kranke nakazał skupić cały posiadany ogień dział na zbliżający się krążownik pomocniczy. Wkrótce też potężne pociski miotane z dział kaliber 280 mm zaczęły trafiać w pokład pozbawionej pancerza jednostki, powodując na niej bardzo poważne spustoszenia. W niedługim czasie Jervis Bay stanął w płomieniach, a szalejący na nim ogień wyrwał się spod jakiejkolwiek kontroli. Za jednostką zaczął ciągnąć się długi warkot czarnego dymu. Jednak pomimo tego zainstalowana na nim artyleria nie przestawała strzelać do niemieckiego Raidera, choć był on wciąż jeszcze za daleko, aby można było go poważnie uszkodzić. Znajdujący się na nim Kranke był pod wrażeniem determinacji swojego przeciwnika. W spisanych wspomnieniach pisało o nim w następujący sposób. Kimkolwiek był, miał styl dowodzenia przypominający styl Nelsona. Po ponad 20 minutach tej nierównej walki płomienie ogarnęły cały brytyjski statek, a jego artyleria na skutek ostrzału przeciwnika uległa całkowitemu zniszczeniu. W ciągu niespełna półgodzinnej bitwy w brytyjską jednostkę wystrzelonych zostało łącznie ponad 300 pocisków. Na jego zdewastowanym pokładzie dogorywał śmiertelnie ranny komandor Fagan. Nie był on już w stanie do wydawania rozkazów. Dowództwo przejął więc inny, najwyższy po nim rangą oficer i wydał natychmiastowe polecenie opuszczenia jednostki przez żyjących jeszcze członków załogi. Śmierć poniosło 187 marynarzy z ponad 260 znajdujących się na jego pokładzie. Krążownik pomocniczy Jervis Bay powoli tonął, ale bitwa o konwój HIS 84 jeszcze się nie skończyła. Po wyeliminowaniu z walki okrętu Jervis Bay, znajdujący się na admirale Scherze, Kranke
nakazał otworzyć ogień do będących w zasięgu jego dział pozostałych statków konwojowych. Te odpowiedziały postawieniem zasłony dymnej, przez co skuteczny ich ostrzał był w dużej mierze utrudniony. Jednak uwagę Krankego przykuł jeden z frachtowców, który otworzył w kierunku jego ogień z dwóch zainstalowanych na nim dział, 102 mm znajdującego się na dziobie oraz 76 mm na rufie. Tym frachtowcem był SS Beaverford, o tonażu ponad 10 tysięcy ton i dowodzony przez Kanadyjczyka Hugha Pettigrewa. Jego ostrzał nie stanowił wielkiego niebezpieczeństwa dla niemieckiej jednostki. Jednak Kranke wydał rozkaz otwarcia do niego ognia z wszystkich posiadanych ciężkich dział. Rozpoczęło się więc kolejne nierówne starcie w tej bitwie, w którym brytyjska jednostka początkowo dość skutecznie wykorzystywała gęsto ścielający się wokół czarny dym, aby móc się w nim schować. Jednak w końcu niemieckie ciężkie pociski zaczęły trafiać w jej pokład, który w krótkim czasie został ogarnięty rozprzestrzeniającym się ogniem. Brytyjski statek otrzymał łącznie 19 trafień ciężkich pocisków i został szybko wyeliminowany z dalszej walki, choć jednak wciąż nie tonął. Poirytowany tym faktem Kranke zdecydował się wystrzelić w jego kierunku torpedę, a po paru chwilach, kiedy trafiła w cel, wytworzyła ona tak silną energię, że w jej wyniku Beaverford niemal uniósł się nad powierzchnię tafli oceanicznej. Moment ten opisał Kranke następującymi słowami. Rozległ się ogłuszający dźwięk rozrywania i pękania. Rufa wynurzyła się wysoko z wody, a później cały statek ześliznął się pod powierzchnię. Eksplozja torpedy doprowadziła do śmierci wszystkich załogantów Beaverforda. Ostatnia wiadomość od znajdującego się na jej pokładzie radiooperatora brzmiała: teraz nasza kolej. Na razie. Po zatopieniu Beaverforda, Kranke kontynuował egzekucję brytyjskiej floty konwojowej. Jednak większość statków zdołała się już oddalić i udało mu się zatopić jeszcze tylko 4 frachtowce. Następnie, kiedy nastała noc i zdał sobie sprawę, że nie zdoła odnaleźć pozostałych statków konwoju HX-84, zdecydował się o wycofaniu swojej jednostki. Tym samym ta nierówna i przepełniona heroizmem bitwa o konwój HX-84 dobiegła końca. Niemiecki ciężki krążownik Admiral Scheer łącznie podczas 6 godzin bitwy o konwój HX-84 zdołał posłać na dno Atlantyku statki o łącznej wyporności 52 tysięcy ton, co było niespotykanie wysokim wynikiem. Należy jednak zaznaczyć, że gdyby nie bohaterska postawa załogi Jervis Bay, a także Beaverforda, liczba zatopionych statków byłaby o wiele większa. Jest wielce prawdopodobne, że unicestwieniu mógłby ulec cały konwój, co z pewnością mogłoby być jedną z największych klęsk morskich Wielkiej Brytanii w całej jej historii. Bohaterska postawa komandora Fekena nie dopuściła do tego. Za cenę własnego życia uratował on podległy mu konwój, a jego pełna odwagi postawa została doceniona już po jego śmierci. Został on pośmiertnie odznaczony najwyższym brytyjskim odznaczeniem wojskowym, jakim był Krzyż Wiktorii.